Cześć, witajcie na kanale Mijam Pomysłów na Minutę. Dziś w moich rękach kolejne ciekawe przyrządy od marki Linkraft. Tym razem są to sprawdziany promieni Ken 1. Zapraszam. Moi drodzy, nie jest żadną tajemnicą, że współpracuję z marką Linkraft od jakiegoś czasu. Nie jest tajemnicą to, że wyprodukowaliśmy razem w sumie dwa różne przyrządy i pracujemy gdzieś tam wspólnie nad kolejnymi pomysłami. Natomiast powiem Wam szczerze, że lubię ich rozwiązania, bo są fajne i naprawdę przemyślane, a przede wszystkim wyprodukowane w 100%, zaprojektowane, wyprodukowane w 100% w Polsce. Nie jest też tajemnicą, że się mylę czasami i tak było na przykład w przypadku tego przyrządu. Jak został wypuszczony na rynek, nie byłem jakoś specjalnie mocno zachwycony. Stwierdziłem, że okej. Natomiast no to nie było tak, że myślałem sobie na zasadzie, muszę to mieć. Czas pokazał, że jest inaczej. Na ostatnich targach, na których staliśmy wspólnie, wziąłem po raz pierwszy ten przyrząd do ręki i stwierdziłem, że muszę go mieć, że jest to po prostu rewelacja. Pamiętacie, pokazywałem Wam jakiś czas temu dwa przyrządy dla odmiany od Parkside'a do sprawdzania kątów rozwartych i to jest przyrząd, z którego naprawdę relatywnie często korzystam, głównie przy projektowaniu. Brakowało mi erek, ale jakoś się specjalnie tym nie przejmowałem, robiłem to na tak zwane oko. Natomiast jeżeli chodzi o te przyrządy, to powiem Wam szczerze, że one zaspokajają w 100% nasze zapotrzebowanie, jeżeli chodzi o erki. Mamy Ken 1 w dwóch wersjach, tak naprawdę to jest jeden przyrząd, tylko rozbity jakby na dwa takie zawiesia, czyli mamy do sprawdzania kątów osobno, do sprawdzania kątów zewnętrznych, osobno do sprawdzania kątów wewnętrznych. W naszym wypadku od R1 do R20, czyli zaspokaja to w zupełności większość potrzeb. Przychodzi to zapakowane w woreczek strunowy, tak jak widzicie. Bardzo dobrze, opakowania i tak wyrzucamy, więc nie ma sensu, żeby robić to opakowanie jakieś nie wiadomo jakie i jednocześnie podrażać sam produkt, a ten produkt ma cenę naprawdę uczciwą. Jeżeli chodzi o same nasze przyrządy, to w jednym i w drugim przypadku mamy dwa zestawy po 5 płytek, które są szczepione na takim łańcuszku. W tym przypadku są to erki wewnętrzne, coś co może nam się przydać nie tylko przy projektowaniu, tak jak tamten przyrząd, który pokazywałem Wam wcześniej, ale może nam się przydać również na przykład przy docinaniu wszelkiego typu wkładek, przy sprawdzaniu na przykład wcięć, które musimy zrobić w celu poukrywania jakichś przewodów, maskowań i tym podobnych historii. Fajna sprawa. Tutaj, tak jak mówiłem, mamy od R1 do R20 w jednym i w drugim przypadku. Tutaj jest to poukładane w ten sposób. Ta największa tarcza od R17 do R20 jest nieco większa niż reszta. Jeżeli chodzi o nasze erki, moi drodzy, zewnętrzne, to tutaj jest to poukładane w taki sposób, że po prawidłowym złożeniu wygląda to tak. Czyli jak wszystko sobie ładnie, równo zestawimy, to już na oko możemy wiedzieć, która płytka nam będzie najbardziej niezbędna. Tak samo jak w tamtym przypadku mamy tutaj 5 płytek, 2 razy 25 gramów, wykonane z bardzo wytrzymałego tworzywa sztucznego, grawerowane laserowo, więc tutaj nie ma prawa się z tym nic wydarzyć. I teraz prosty temat, weźmiemy sobie erkę jakąś wewnętrzną, mamy tutaj jakiś detal, ja wiem, że to będzie niewielka erka, przykładam, sprawdzam i jest to jedynka, moi drodzy, ale dzięki temu na przykład możemy sprawdzić, że nie mamy tutaj idealnego kąta prostego. R-ka jak najbardziej się nam zgrywa, natomiast jeżeli chodzi o ten nasz zastosowany tutaj kąt, to myślę, że 1, może 2 stopnie nam to po prostu ucieka. Natomiast jeżeli chodzi o R-ki zewnętrzne,
to tu mam jakikolwiek inny detal. Dlaczego pokazuję to przede wszystkim na metalu? Dlatego, żeby wam pokazać, że nie jest to rozwiązanie tylko i wyłącznie do stolarstwa, nie jest to rozwiązanie tylko i wyłącznie do tego, jak będziecie chcieli, nie wiem, uzupełnić jakąś deskę, dajmy na to w barierce i konia z rzędem temu, kto pamiętał, jak tą barierkę robił lata temu, jaką erkę ustawił, jaki fres ustawiał i na jaką głębokość, to na pewno wam pomoże w sprawdzeniu tego, w dobraniu odpowiedniego frezu. Natomiast jeżeli chodzi o takie prace, to nie tylko w drewnie, również przy pracy w metalu, również przy pracy w projektowaniu. W momencie, w którym musicie sprawdzić po prostu, jaki kształt, jakie wymiary, jakie erki zastosować przy detalu, który projektujecie w 3D, więc jest to rozwiązanie nie tylko i wyłącznie dla stolarzy, również dla osób pracujących ze stalą, również dla wszelkiego typu projektantów, dla majsterkowiczów jak najbardziej również, ale też dla osób, które bawią się i zajmują się drukiem 3D, bo w tej sytuacji również nam się to przyda. Ja tutaj już widzę, że ta R-ka nie jest zbyt wielka. Podejrzewam, że może być to trójka. Ale już widzę, że to trójka nie jest. Tak jest. Po raz kolejny mamy tutaj zastosowaną dwójeczkę. Przykładamy. Może ja odwrócę tą żółtą stroną do was. Przykładamy i już jesteśmy pewni, że tak jest. Ale to cały czas są drobne erki. Tym razem weźmiemy sobie większy detal może. Mamy tutaj taką blachę, którą ja jakiś czas temu robiłem. Ona była wycinana na laserze, malowana proszkowo. Za nic nie pamiętam, jaka erka tutaj była robiona przy tym detalu. Ale możemy to sobie dość łatwo sprawdzić. Właśnie przy pomocy naszego przyrządu bierzemy, moi drodzy, przykładamy i już widzimy, że tutaj mamy luz, więc nie jest to na pewno 15, będzie mniejsza ta R-ka nieco. Czternastka również nie, czyli podejrzewam, że będzie tak, jak mi się wydawało, że pamiętam, że jest to R13. Dokładnie R13 zgrywa nam się, moi drodzy, idealnie. Ja jeszcze sobie spojrzę pod światło. I przy spojrzeniu pod światło wiem, że jest idealnie. Na wszelki wypadek przymierzyłem sobie jeszcze 12. I przy 12 pod światło widać, że mamy tutaj malutką szparę. W związku z tym to, co zostało zastosowane, to tak jak mi się wydawało, jest właśnie R13. Moi drodzy, krótki film, prosty film. Przyrząd nie jest jakiś bardzo mocno skomplikowany. Chciałem wam pokazać, jak działa, jak to wygląda, jak jest wykonane. Wykonane jest naprawdę spoko. Cena nie zabija. 25 zł za taki zestaw, więc myślę, że przy gdzieś tam kolejnych zakupach w sklepie Linkcrafta śmiało, czy tam na Allegro, bo ceny są jednakowe i tu, śmiało możecie sobie go po prostu dorzucić do koszyka, bo może się przydać w bardzo wielu sytuacjach. I czasami nawet się nie spodziewamy, jak często będziemy do czegoś takiego sięgać. Zwłaszcza jeśli ktoś właśnie bawi się w projektowanie, w dorabianie jakichś rzeczy, jeśli chce, żeby wszystko było wykonane idealnie, to myślę, że naprawdę warto, bo wykonanie jest fajne, z przyrządu się spoko korzysta. Ogólnie ja jestem na tak. Mimo, że tak jak mówię, jak zobaczyłem ten produkt po raz pierwszy w sklepie, to miałem mieszane uczucia. Okej, ale jakby to nie było na zasadzie takiej, że zobaczyłem, mówię, Boże, muszę to mieć. Pomyliłem się. Nie pierwszy raz, nie ostatni, jesteśmy tylko ludźmi, a uważam, że ten produkt fajnie by było, gdybyście na niego zwrócili uwagę. Bo przy pracy z frezami i nie tylko frezami, myślę, że zrobi wam fajną robotę. Zastanawiam się, kto z was znał ten produkt, jak sobie radzicie w tego typu sytuacjach. Czy macie jakieś inne, podobne produkty, które dają wam po prostu te same możliwości? Jeśli tak, to pochwalcie się, jakie chętnie na nie zwrócę również uwagę. A ja, moi drodzy, pozdrawiam was serdecznie, na dzisiaj kończę i widzimy się na pewno już wkrótce. Do zobaczyska, cześć!